Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Pracowni Literackiej. Za chwilę zajmiemy się Macbethem, streszczeniem i opracowaniem, a ja przypomnę Wam, że jeżeli podobają Wam się te moje streszczenia, wynosicie z nich sporo wiedzy, to możecie też wrócić do innych filmów i do notatek, które czekają na Was na notatki.do.matury.pl. Te same materiały są też zawarte w moim kursie, razem z autorskimi, nigdzie niedostępnymi nagraniami i opracowaniami pytań jawnych w przypadku też tej nowej formuły maturalnej. Także czekam tam na Was, nie tylko tutaj na YouTubie. To co, siadamy wygodnie, Wy zwłaszcza, i zaczynamy. Przyznam szczerze, że tych kartek jest tutaj sporo, więc streszczenie i opracowanie będzie na pewno przepełnione treścią. Buziaczki i zaczynamy. Na początku idea. Macbeth to studium psychologiczne ludzi, którzy pod wpływem żądzy władzy stają się mordercami. Wiedźmy przepowiadają dzielnemu Macbethowi, że zostanie królem. Wódz pod wpływem swojej małżonki, Lady Macbeth, postanawia przyspieszyć przyszłość i wchodzi na ścieżkę zbrodni. Zabija króla, a potem kolejne osoby. O samym autorze. Słuchajcie, nie odkryję Ameryki, często to powtarzam, mówiąc, że w przypadku książek należących do kanonu, twórca, który stworzył dane dzieło, jest uznawany za jednego z najwybitniejszych. No i tak samo jest w przypadku Szekspira, który był poetą, dramaturgiem, aktorem związanym z teatrem londyńskim The Globe Theatre, o ile dobrze powiedziałam. No i miał takie szczęście tworzenia i pisania w czasach, kiedy sztuka dramatyczna właśnie cieszyła się rosnącą popularnością i jest uznawany za ojca teatru elżbietańskiego, który określamy w odniesieniu do teatru antycznego, bo będzie charakteryzował się on innymi zupełnie przymiotami i o nich za chwilę też powiem. Jeśli chodzi o inne poza Macbethem arcydzieła Szekspira, to mamy oczywiście Hamleta, Romeo i Julię, Króla Lira i znalazłoby się z pewnością jeszcze sporo. Jak to zwykle bywa z ważnymi twórcami, albo może niezwykle, ale w przypadku Szekspira i Homera na pewno, badacze mają sporo zarzutów i mamy tutaj sporo niewiadomych związanych z biografią Szekspira. Kto wie, czy istniała rzeczywiście taka osoba, czy nie, czy może to było kilka osób. Jak te utwory dokładnie powstawały, na tę chwilę trudno jest stwierdzić, ale my uznajemy po prostu, że William Szekspir istniał i na potrzeby naszych ustaleń taką wersję przyjmujemy. To co? Informacje ogólne o lekturze. Powstała ta książka na początku XVII wieku, czyli okolice 1606 roku. To jest przełom renesansu i baroku. Jest to oczywiście przykład dramatu, no i tu mówimy o gatunku, jakim była tragedia szekspirowska, dramat szekspirowski. I o co tutaj chodzi, jeżeli mamy na myśli cechy takiego utworu? To jest złamanie zasady trzech jedności. Pamiętacie? Miejsce, czas i akcja musiały się bardzo blisko siebie trzymać, jeśli chodzi o antyk. Sceny zbiorowe, bohaterowie z plebsu. Wtedy to było nie do pomyślenia, jak myślimy na przykład o Sofoklesie i Antygonie. Tam przecież bohaterami byli członkowie ważnego królewskiego rodu. Elementy fantastyczne tu się też pojawiają. Złamanie zasady dekorum, czyli stosowności, bo tu mamy współistnienie różnych stylów, sceny śmieszne i sceny wulgarne, przedstawienie scen dramatycznych. Bohaterowie o bogatym, dramatycznym życiu wewnętrznym, którzy przechodzą przemianę i brak chóru oraz podział na sceny. Jeśli mamy w głowie gdzieś tam z tyłu genezę, to warto zapamiętać, że sztuka była inspirowana historią szkockiego króla Macbetha, żyjącego w XI wieku. No i być może też badacze się zastanawiają, na Szekspira wpłynęła zmiana władzy w Anglii, bo tam w 1603 roku mieliśmy zawirowania na tronie. Dobra, tytuł nawiązuje oczywiście do szkockiego króla Macbetha. Kompozycja, utwór składa się z pięciu akcji, czas akcji, XI wiek, a miejsce akcji, i tutaj cytat z komentarza samego Szekspira, rzecz dzieje się przy końcu czwartego aktu w Anglii przez wszystkie inne w Szkocji. Akcja toczy się między innymi w zamku Macbetha, w obozie pod Forres, w dzikiej okolicy, gdzie zbierają się wiedźmy w zamku Macduffa. Dobra, no to teraz bohaterowie.
Zaczniemy od Macbetha, który jest, znowu truizm, ciekawą postacią, bo na kartach dramatu przyglądamy się jego przemianie. Na początku odważny, bohaterski żołnierz, dowódca szkockiej armii, który może pochwalić się zwycięską walką o imię swojego władcy, no ale dotyka go przepowiednia wiedźm, która mówi o tym, że on zostanie królem. No i teraz ta przepowiednia, wpływy żony, a być może też zło, które w Macbethie już było i takie ciągoty, które w nim były, doprowadziły do tego, że wszedł na ścieżkę zła. Początkowo miał wyrzuty sumienia, ale potem stracił już zupełnie kontrolę i łączność, powiedzmy, z moralnością. Stał się znienawidzonym tyranem i poddani chcieli go zrzucić z tronu, tak samo jak i inni ważni szkoccy panowie. Został zabity przez Macduffa. Lady Macbeth, żona Macbetha, zimna, bezwzględna, okrutna, manipulowała swoim mężem, pragnęła władzy ponad wszystko. Udawało jej się, teraz byśmy powiedzieli kolokwialnie, wjeżdżać na męskość Macbetha. Oczywiście tak nie piszemy i nie mówimy, ale to nam często pomoże zrozumieć zachowanie Lady Macbeth. Zdawało się na początku, że jest silniejsza psychicznie od Macbetha, bo kiedy ten miał wątpliwości, ona była już zadeklarowana i wiedziała właśnie, czego chce, a chciała zostać żoną króla. Natomiast potem nie wytrzymała ciężaru zbrodni, popadła w szaleństwo i koniec końców popełniła samobójstwo. Duncan to znowuż ten zabity król Szkocji, sprawiedliwy władca, który bardzo cenił Macbetha i ufał mu, a zginął przecież z jego rąk. Macduff, lord szkocki, pan zamku w hrabstwie Fife, popadł w niełaskę Macbetha i uciekł do Anglii. Jego żona i dzieci zostały zamordowane na zlecenie Macbetha. Stoczył zwycięską walkę z tyranem. Przepowiednia głosiła, że Macbetha zabije człowiek, który nie został urodzony przez kobietę, a on urodził się przez cesarskie cięcie. I dopiero wtedy, kiedy Macbeth to skonstatował, no to wiedział, że nie ma już dla niego ratunku. Lady Macduff, to jest właśnie żona Macduffa, oczywiście była zła, że mąż uciekł z kraju bez niej i dzieci. Oskarżała go o tchórzostwo, została zamordowana na zlecenie Macbetha. Banco, przyjaciel Macbetha, dowódca wojsk, odważny żołnierz, uczciwy człowiek. No i on też towarzyszył Macbethowi podczas pierwszego spotkania z wiedźmami, przestrzegał potem swojego towarzysza przed tym, żeby nie zawierzał siłą ciemności, no ale jak wiemy, Macbeth jednak uległ pokusie morderstwa. Ostatecznie Banco został zamordowany przez skrytobójców wynajętych przez Macbetha, czyli skrytobójcy, no zabójcy, płatni zabójcy. Mamy jeszcze Malcolma i Donal Baina i to są synowie króla Duncana. Z obawy o własne życie uciekli do Szkocji. Po śmierci Macbetha Malcolm został nowym królem, czyli Macduff zabił Macbetha, a Malcolm przejął władzę. Wiedźmy i Hekate to są powieści fantastyczne. Przepowiadają przyszłość Macbethowi, być może są symbolami jego wewnętrznych, mrocznych myśli, bo tutaj w przypadku Macbetha i na pewno będziecie mówić o tym w szkole, będzie nad nami takie pytanie zawieszone. Skąd to zło, tak? Czy to zło jest z wnętrza Macbetha, już tam było i te przepowiednie tylko je obudziły? Czy to zło pochodzi jakby od tych postaci fantastycznych i Macbeth został nim zatruty? Czy miał wpływ na to, co robił? No uważamy, że miał, no bo jednak on decydował, czy wchodzi na ścieżkę zbrodni, czy nie. To różni go od Edypa, który na przykład był skazany przez Fatum. Macbeth tę wolną wolę miał. No ale tak do końca skąd to zło, to jest kwestia, nad którą na polskim się zastanawiamy. Dobra, teraz streszczenie porządne. Akt pierwszy, scena pierwsza. Pusta okolica, burza, trzy czarownice umawiają się na kolejną schadzkę na wrzosowisku. Wtedy Macbeth pozna swoją przyszłość. Scena druga. Obóz pod Forres, to jest miasteczko w Szkocji, słychać wojenną wrzawę. Na scenie m.in. król Duncan oraz Malcolm. Podchodzi do nich żołnierz, który opowiadał o bohaterskich wyczynach Macbetha. Zabił własnoręcznie zdrajcę, a potem dzielnie walczył z norweskim władcą. Zbliża się Tan Rosse i oznajmia, że wojska Macbetha zwyciężyły armię króla Sveno, który
prosił o pokój. Duncan każe mianować Macbetha Tanem Cawdoru, obecny bowiem okazał się zdrajcą. No i Tan to dawny tytuł szlachecki, warto to wiedzieć. Scena trzecia. Dzika okolica, czarownice odprawiają czary. Pojawia się Macbeth oraz Banquo. Czarownice zwracają się do Macbetha, tytułując go Tanem Glamis, Tanem Cawdor, przyszłym królem. O Banquo mówią, że będzie mniej wielkim, a większym niż Macbeth. Nie tak szczęśliwym, a szczęśliwszym. Dodają również, nie będąc królem, królów będziesz płodzić. Po rozstaniu się z czarownicami mężczyźni dyskutują o przepowiedniach, są zaintrygowani. Macbeth został Tanem Glamis po śmierci swojego ojca, ale przecież Tan Cawdoru żyje i ma się dobrze. Wchodzą Rosę i Angus, witają Macbetha jako Tana Cawdoru. Macbeth zaczyna wierzyć w słowa czarownic, mówi do siebie Glamis i Cawdor. Najważniejszej jeszcze brakuje rzeczy. Banquo przestrzega przyjaciela. Wierzba może sprowadzić go na złą drogę i wzbudzić w nim żądzę korony. Macbetha nawiedzają mroczne fantazje o morderstwie. Próbuje je powstrzymać. Chcieli los, aby bym był królem. Niech mię bez przyczynienia się mojego ukoronuje. Scena czwarta. Forrest, pokój w pałacu, odgłos trąb. Duncan rozmawia z Malcolmem o zdrajcy, Tanie Cawdoru, który został skazany na śmierć. Gdy pojawiają się Macbeth i Banquo, zostają serdecznie powitani. Duncan mówi, wiedzcie, żeśmy koronę naszą zamierzyli zdać najstarszemu z synów Malcolmowi, który się odtąd księciem Cumberlandu nazywać będzie. Ważna uwaga redaktorów tragedii. Zrobienie Malcolma księciem Cumberlandu przekreśliło rachuby Macbetha na zdobycie tronu legalnie po naturalnej śmierci Duncana. Macbeth stwierdza w myślach, że będzie musiał zabić Malcolma, który stał się jego przeszkodą w drodze po tron Szkocji. Mówi sam do siebie, gwiazdy, skryjcie światło, czystych swych blasków nie rzucajcie na tłumych czarnych myśli. Nie pozwólcie oku napotkać dłoni ukrytej w pomroku, aby się mogło przy spełnieniu zatrzeć to, na co strach mam po spełnieniu. Scena piąta. Miasto w Szkocji, pokój w zamku Macbetha. Lady Macbeth czyta list od męża. Mowa jest w nim o przepowiedniach czarownic, które zaczynają się spełniać. Lady boi się, że Macbeth jest zbyt dobry, aby zdecydować się na najradykalniejsze środki w drodze po władzę królewską. Sługa oznajmia przybycie króla na noc do ich zamku. Lady Macbeth jest zdecydowana na morderstwo króla. Gdy jest już sam, zaczyna wzywać swoją morderczą naturę. Przybądźcie, o wy duchy, karmiciele zabójczych myśli, subci mej mię wyzujcie i napełnijcie mię od stóp do głowy nieubłaganym okrucieństwem. Wchodzi Macbeth. Lady Macbeth oznajmia mu, że czeka ich wielkie zadanie tej nocy. Dla niej jest już oczywiste, że jej mąż zabije tej nocy króla Duncana. Takie powtórzenie. Macbeth się waha. Scena szósta. Przed zamkiem Lady Macbeth rozmawia z królem w towarzystwie Banquo. Jest bardzo miła i serdeczna dla władcy. Obiecuje, że będą się szczerze modlili o jego pomyślność. Scena siódma. Pokój w pałacu. Macbeth ma obawy, wyrzuty sumienia. Bardzo ciepło się wyraża o Duncanie, którego uważa za dobrego władcę. Uzmysławia sobie, że powinien z podwójnych względów go bronić przed mordercą, jest jego krewnym i podwładnym, a tymczasem planuje jego zabójstwo. Pojawia się jego małżonka i bardzo stanowczo przekonuje go, że powinien zachować się jak prawdziwy mężczyzna, czyli zrealizować ich morderczy zamysł. To jest taki słynny dialog. Przedstawia mu sposób. Zmęczony Duncan szybko zaśnie. Wtedy ona poczęstuje odpowiednio przyprawionym winem dwóch służących, na których potem rzucą podejrzeniem. Macbeth zostaje przekonany i jego słowa zamykają akt pierwszy. Niech się więc stanie, wszystkie moje siły nagnę do tego okropnego czynu. Idźmy i szydźmy z świata jasnym czołem. Fałsz serca i fałsz lic muszą iść z połem. Akt drugi, scena pierwsza. Znowu dziedziniec zamkowy, późno w nocy. Mówimy tutaj oczywiście o Inverness. Rozmawiają Banquo i Flens. Podchodzi do nich Macbeth. Proponuje, żeby porozmawiali później o przepowiedniach czarownic. Banquo zdaje się domyślać, że Macbeth ma złe zamiary. Delikatnie go przestrzega przed złym czynem. Macbeth zostaje sam. Wydaje mu się, że widzi sztylet, na którym pojawia się krew. Stacza wewnętrzną walkę. Mówi do siebie między innymi. Teraz to władza czarodziejska święci, ofiary bladej Hekacie i dziki mord podniesiony z legowiska wyciem czujnego swego czatownika wilka, którego odgłos jest ekscytarzem, chyłkiem, jak złodziej lub duch mknie do celu.
Scena druga. Macbeth oznajmia małżonce, że stało się, zabił króla Duncana, zwierza się jej ze swoich wrażeń, jest bardzo poruszony, mówi, że słyszał głos, nie zaśniesz już więcej. Lady Macbeth nie przejmuje się jego emocjami, jest zimna i niewzruszona. Chce wziąć od męża sztylet i podrzucić go śpiącym służącym. Pobrudzi ich ręce oraz ubrania krwią, żeby rzucić na nich podejrzenia. Rozlega się kołatanie do bramy. Scena trzecia. Wchodzi oddźwierny, cały czas rozlega się kołatanie, otwiera bramę. Wchodzą Macduff oraz Lennox, pytają o króla. Macbeth mówi, że jeszcze nie wstał. Mężczyźni stwierdzają, że noc była burzliwa, straszna. Po chwili odkrywają, że król nie żyje, został zamordowany. Robi się wielkie poruszenie. Macbeth żałuje, że dokonał zbrodni. Mówi do siebie, gdybym był umarł godzinę przed tym wypadkiem, zamknąłby mu piękny okres żywota. Pojawia się Malcolm, syn Duncana. Zostaje powiadomiony o śmierci króla. Lennox informuje go, że sprawcami zbrodni byli prawdopodobnie służący. Mieli sztylety, byli splamieni krwią. Macbeth wyjawia, że ich zabił w uniesieniu wściekłości. Dodaje, że teraz żałuje tego. Lady Macbeth udaje, że słabnie i zostaje wyprowadzona. Banko rzuca rozkaz. Zbierzmy się celem jak najściślejszego zbadania tego strasznego wypadku. Na scenie zostają tylko Malcolm i Donald Bane. Boją się, że i oni zostaną zamordowani, postanawiają uciec ze Szkocji. Scena czwarta, na zewnątrz zamku. Starzec Rose i Macduff prowadzą rozmowę. Mówią m.in. o ucieczce Malcolma oraz Donald Bane'a. Stwierdzają, że to rzuca na nich podejrzenie. Rose oświadcza. Tak więc, według wszelkiego prawdopodobieństwa, władza królewska na Macbetha spadnie. Macduff dodaje, że Macbeth już został królem. Teraz jedzie do Skony, czyli do miejscowości, gdzie mieścił się zamek koronacyjny. Akt trzeci. Scena pierwsza. Forrest, sala w pałacu. Banko zastanawia się, czy Macbeth nie za krzywo przyszedł do celu, czyli władzy królewskiej. Podejrzewa go zatem o zabójstwo Duncana. Rozlega się odgłos trąb. Macbethowie zapraszają Banka na uroczystą ucztę. Rozmowa zahacza o kuzynów Malcolma i Donald Bane'a, którzy opuścili Szkocję. Gdy Macbeth zostaje sam, swoje myśli kieruje w stronę Banka. Ten Banko jest mi groźny. Ma on w sobie coś królewskiego, czego się bać trzeba. Przypomina sobie, że według przepowiedni czarownic to dzieci Banka będą królami. Stwierdza więc, że jego berło jest jałowe, że zabił dla korzyści Banka. Sługa wprowadza zbójców. Macbeth zleca im morderstwo Banka. Powierzam wam wykonanie dzieła, które winno przed okiem świata pozostać ukryte dla wielu ważnych powodów. Zdradza przyjaciela tutaj. Scena druga. Lady Macbeth rozmawia z Macbethem, który mówi: rozpłataliśmy węża, nie zabili. Zrośnie się, będzie znów gadem. Ząb jego jadem zaprawny nie przestaje grozić biednej niecnocie naszej. Chodzi mi o to, że Banko i jego syn Flens jeszcze żyją i tym samym stanowią dla nich zagrożenie. Małżonka każe mu rozpogodzić się i dodaje, że nie będą żyć wiecznie. Macbeth wspomina o dziele strasznej ważności. Scena trzecia. Las za bramą prowadzącą do zamku. Zabójcy napadają na Banka i Flensa. Ten pierwszy pada trupem, ten drugi ucieka. Mordercy są niepocieszeni. Scena czwarta. Wielka sala w pałacu, trwa uczta, na której jest wiele osób. Lady Macbeth każe być mężowi serdecznym dla zebranych. Pojawia się jeden z morderców i informuje swojego zleceniodawcę, że Banko nie żyje i że synowi udało się zbiec. Moja więc choroba powraca znowu, komentuje to Macbeth, któremu ukazuje się duch Banka. Król morderca zaczyna mówić do ducha, wywołując konsternację u gości. Lady Macbeth próbuje go uspokoić, odnosząc się do jego męskiej ambicji. Jesteś ty mężem, czy nie jesteś? Wyśmiewa go. Mówi, że wierzy w bajki opowiadane przez zabawonne kobiety, którym stara babunia potakuje. Jest dla niego bezlitosna. W końcu, z powodu niedyspozycji Macbetha, uczta się kończy. Macbeth postanawia, że nazajutrz odwiedzi czarownicę, żeby zapytać jej o swoją przyszłość. Scenę zamyka jego uwaga. Moja dusza ulega jeszcze trwogom nowicjusza. Młodziśmy jeszcze na tym polu. Scena piąta. Wrzosowisko grzmi. Pojawia się Hekate, która gani czarownicę za to, że wchodzą w konszachty z Macbethem bez jej wiedzy i udziału. Zapowiada, że król przybędzie, chcąc poznać swe przyszłe losy. Z jej słów wynika, że Macbetha czekają straszne rzeczy, jego człowieczeństwo pogrąży się w przepaść.
Scena szósta. Lennox rozmawia z Lordem. Streszcza dziwne, tragiczne wydarzenie. Śmierć Duncana, zniknięcie banka, ucieczka Flensa. Mówi też, że Macduff popadł w niełaskę tyrana, wypowiadając kilka wyrazów niebacznych i nie pojawiając się na uczcie. Lord oznajmia, że Macduff gości na dworze angielskiego króla Edwarda. Podobno chce poprosić go o wysłanie wojsk przeciwko Macbethowi. Lennox i Lord sprzyjają Macduffowi. Wieść niesie, że Macbeth przygotowuje się do wojny. Scena, teraz akt czwarty, scena pierwsza. Ciemna jaskinia, pośrodku której stoi wrzący kocioł. Przy nim znajdują się trzy czarownice, przygotowując magiczny wywar, który nazwą bezimiennym dziełem. Pojawia się Hekate i mówi: opaszcie Sagan skocznym kołem i ponad parą jego warów, śpiewając dokonajcie czarów. Pojawia się Macbeth, zaklina je, żeby odpowiedziały mu na pytanie. Te wzywają władców. Ukazuje się głowa w hełmie, która ostrzega Macbetha. Lękaj się Macduffa, lękaj się Tana Five. Przyjm tę przestrogę, jeśli jej twoja dusza nie zaufa, zginiesz. Pojawia się zakrwawione dziecko, które przepowiada Macbethowi, że ludzie, których urodziła kobieta, nigdy go nie pokonają. Macbeth stwierdza z ulgą, że w takim razie nie musi się obawiać Macduffa. Pojawia się dziecko w koronie, które oznajmia, że Macbethowi nie zagrozi śmiertelne niebezpieczeństwo, póki las Birnam nie zacznie się zbliżać ku Dunzynańskiemu wzgórzu, gdzie Macbeth miał zamek. Macbeth uspokaja się i zadaje kolejne pytanie. Czy dzieci banka będą kiedykolwiek rządzić krajem? W odpowiedzi ukazuje się 8 królów. Przechodzą przez sceny jeden za drugim. Są podobni do siebie i do banka. Ostatni to banko. Trzyma w ręku zwierciadło, mówi: to moi. Macbethowi zatem ukazało się królewskie potomstwo banka. Czarownice tańczą i znikają. Przybywa Lennox z informacją, że Macduff zbiegł z Anglii. Macbeth postanawia, że napadnie na zamek Macduffa i zgładzi jego rodzinę. Scena druga. Hrabstwo Fife, komnata zamku Macduffa. Na scenie jest Lady Macduff, jej synek oraz Rose. Rose wyjaśnia, że Macduff miał zbiec z kraju i zarazem broni jego dobrego imienia. Lady jest wściekła. Stwierdza, że mąż złamał przysięgę, czyli zdradził, i tak właśnie przedstawia to swojemu dziecku. Każdy, kto to czyni, jest zdrajcą i wisieć za to powinien. Rose oddala się, mówiąc, że jemu też grozi niebezpieczeństwo. Do komnaty wchodzi nieznajomy, zagaduje Lady i oznajmia, że jej mąż jest zdrajcą. Snek krzyczy, że to kłamstwo. Mężczyzna zabija go. Lady ucieka z okrzykiem przerażenia na ustach. Scena trzecia. Anglia. Pokój w Pałacu Królewskim. Malcolm i Macduff prowadzą rozmowę o Macbethie i złej sytuacji, w jakiej znalazła się ich ojczyzna. Macduff namawia swojego rozmówcę do objęcia tronu, ale ten nieufny i bardzo ostrożny przedstawia swoje wady, próbując dowieść, że byłby złym królem. W końcu wycofuje swoje samooskarżycielskie słowa. Przybywa Rose. Zagadnięty przez Macduffa swoją rodzinę, odpowiada, że była bezpieczna, gdy ją opuszczał. Namawia go na powrót do Szkocji, twierdząc, że jego obecność zadziałałaby motywująco na rodaków i zachęciłaby ich do walki z tyranem. W końcu Rose przekazuje Macduffowi tragiczne wieści o jego żonie i dzieciach. Niechaj sroga nasza zemsta będzie lekarstwem na ten cios śmiertelny, odzywa się Malcolm. Macduff postanawia stanąć oko w oko naprzeciw tego szatana ze Szkocji. Słowa Malcolma kończą scenę i zarazem czwarty akt. Idźmy do króla, gdy go pożegnamy. Nic nas wstrzymać nie będzie, bo owoc zbrodni Macbetha w sam raz już dojrzały do otrząśnięcia i przedwieczny sędzia posyła swoje ku temu narzędzia. Miejmy otuchę. Ta tylko noc nęka, po której nigdy nie ma wznieść jutrzenka. Akt piąty. Scena pierwsza. Komnata w Dunzynańskim zamku. Lekarz rozmawia z damą, która opowiada mu o dziwnym zachowaniu Lady Macbeth. Do pomieszczenia wchodzi Lady Macbeth, trzyma w dłoniach świecę, zachowuje się tak, jakby próbowała umyć ręce. Wykrzykuje przy tym, że nie może zmyć krwawej plamy. Zagaduje także do nieobecnego męża, najwyraźniej popadła w szaleństwo. Lekarz stwierdza, że tego rodzaju choroba przekracza jego umiejętności i dodaje po chwili. Czyny przeciwne naturze rodzą przeciwny naturze niepokój. Skrycie dręczone sumienie powierza nieraz poduszce tajemnice duszy. Scena druga. Okolica Dunzynańskiego zamku.
Jeden z panów szkockich mówi, że nadciągają wojska angielskie. Na ich czele są m.in. Malcolm oraz Macduff. Pod lasem Birnam dojdzie do spotkania z nimi. Mężczyźni rozmawiają także o Macbecie. Wieści niosą, że obwarowuje zamek, szykuje się do obrony, być może popadł w szaleństwo. Pada rozkaz, żeby ruszyć ku Birnam. Scena trzecia. Jedna z komnat w zamku, Macbeth odpędza od siebie wszystkich. Dopóki las Birnam pod Dunzynański nie podstąpi zamek, urągam trwodze. Przywołuje przepowiednie czarownic i stwierdza, że nic mu nie grozi. Wbiega sługa mówiąc, że zbliża się 10 tysięcy angielskich żołnierzy. Macbeth mówi, że ta walka albo wzmocni go, albo obali. Każe zebrać co najwięcej koni i karać ludzi, którzy dają hasło popłochu. Wchodzi lekarz i oznajmia, że Lady jest udręczona osobliwszymi widzeniami, które nie pozwalają jej użyć spoczynku. Rozmawiają z nim. Macbeth jednocześnie szykuje się do walki. W komnacie zostaje tylko lekarz, który mówi do siebie. Gdybym się za tę bramę raz wydostał, sam diabeł by mnie zawrócić nie sprostał. Scena czwarta. W pobliżu lasu w Dunzynanie Malcolm rzuca rozkaz. Niech każdy wojownik utnie w nim gałąź i przed sobą niesie. Przez taki fortel ukryjemy naszą istotną siłę i sprawimy, że szpiegi w błąd wprowadzeni będą. Za chwilę zatem las Birnam ruszy w stronę zamkniętego zamku Macbetha. Scena piąta. Wnętrze zamku Macbetha, król cały czas jest pewny swojego zwycięstwa. Podwładny przynosi informację, że Lady Macbeth umarła. Macbeth mówi: życie jest tylko przechodnim półcieniem, nędznym aktorem, który swoją rolę przez parę godzin wygrawszy na scenie w nicość przepada. Powieścią idioty, głośną, wrzaskliwą, a nic nieznaczącą. Na scenę wchodzi żołnierz i onieśmielony przekazuje złą wieść. Spojrzałem ku Birnam, w tem las, zdawało mi się najwyraźniej, zaczął się ruszać z miejsca. Macbeth każe bić w dzwony. Scena szósta, równina przed Dunzynańskim zamkiem. Wojska pod przewodem Malcolma, Macduffa i Sfirarda ruszają do ataku. Scena siódma, inna część tej równiny, pojawia się Macbeth. Znalazł się w pułapce, zastanawia się, kim jest ten, którego nie urodziła kobieta. Naprzeciw niego staje młody Sfirard. Walczą. Sfirard ginie. Wkrótce dochodzi do starcia Macduffa z Macbethem. Macbeth mówi mu: moje życie zaczarowane. Nikt zrodząc kobiety nie zdoła mi go odjąć. Macbeth odpowiada: zapytaj tego anioła, któremu sprzedałeś duszę, to ci powie, że Macduff przedwcześnie z łona matki był wypruty. Nie zrodziła go zatem matka, urodził się dzięki cesarskiemu cięciu. Słysząc to, Macbeth czuje, że nadszedł jego koniec, ale nie zamierza się poddać. Walcząc, opuszczają scenę. Pojawia się Macduff, głowę Macbetha ma zatkniętą na włóczni, składa cześć Malcolmowi, nazywając go królem. Wszyscy wznoszą okrzyki: witaj nam, witaj, witaj królu Szkocji. Malcolm przyjmuje ten tytuł i wzywa podwładnych na koronację do Skony. Skończyło się życie Macbetha, skończyło się też streszczenie, a przed nami teraz motywy literackie obecne w utworze. Mamy oczywiście tutaj władzę, bo to jest jeden z najważniejszych tematów, które w ogóle Szekspir podejmował w swoich sztukach. Małżeństwo Macbethów, czyli Lady Macbeth i Macbeth, to są ludzie, którzy zrobią wszystko, żeby tę władzę zdobyć i utrzymać ją. Zbrodniarz, morderstwo. Tu oczywiście mamy analizę duszy morderców. W Macbethie bardzo plastycznie Szekspir zobrazował proces przeobrażania się człowieka w mordercę, od pokusy lepszego życia, od nieśmiałej myśli, żeby zabić bliźniego. Według badacza w tej sztuce morderstwo, myśl o morderstwie i lęk przed morderstwem przenika wszystko. To powiedział Jan Kot, taki badacz. Kot, tyty, dwa ty. Tyran. Macbeth, który za pomocą zbrodni został królem, przeszedł radykalną przemianę, stał się człowiekiem zimnym, bezwzględnym, okrutnym. Nic więc dziwnego, że został tyranem, czyli władcą opierającym swe rządy na przemocy. Strach przed buntem, utracą władzy, wzmagał jego okrucieństwo. Kobieta fatalna, no to będzie oczywiście bezwzględna Lady Macbeth, która pożądała władzy, manipulowała swoim mężem i potrafiła pokierować jego postępowaniem. Przyroda, ponura, posępna, złowroga, przyroda odzwierciedla w sztukach Szekspira mroki ludzkiej duszy.
wyrzuty sumienia, poczucie winy. Macbethowie, pomimo tego, że byli zimni i bezwzględni, jednak odczuwali wyrzuty sumienia, a poczucie winy doprowadziło nawet Lady Macbeth do szaleństwa, potem samobójstwa. Sny. Koszmary dręczą bohaterów, uprzytamniając odbiorcom sztuki, jakaś scena psychiczna za popełnione zbrodnie. Lekarz mówi w akcie piątym. Czyny przeciwne naturze rodzą przeciwny naturze niepokój. Skrycie dręczone sumienie powierza nieraz poduszce tajemnice duszy. Szaleństwo. Lady Macbeth płaci niezwykle wysoką cenę za swoje zbrodnie. Popada w szaleństwo, najwyraźniej nie wytrzymała napięcia psychicznego, to już są truizmy. Samobójstwo. Mordercza biografia Lady Macbeth zakończyła się jej samobójstwem, co może stanowić przesłanie dla odbiorców sztuki. Zbrodniarz w taki czy inny sposób zostanie ukarany za swoje czyny i świat jako teatr. Ten topos wskazujący, że człowiek ma niewielki wpływ na swój los, bo odgrywa tylko przypisaną mu odgórnie rolę, często pojawia się w sztukach Szekspira. W Macbecie przywołuje go sam główny bohater i to jest jeden z najbardziej znanych cytatów i brzmi on tak. Ponownie go dzisiaj przytaczam. Życie jest tylko przechodnim półcieniem. Nędznym aktorem, który swoją rolę przez parę godzin wygrawszy na scenie w nicość przepada. Powieścią idioty. Głośną, wrzaskliwą, a nic nieznaczącą. Więc Macbeth ma sporo uniwersalnych ustaleń w sobie, albo też pytań, refleksji, które będą i są aktualne do dziś, bo czym jest życie ludzkie, skąd w człowieku zło i rządza władzy, czy jesteśmy w stanie być odporni na jakieś trudy, które serwujemy swojej psychice, czy potrafimy oprzeć się poczuciu winy, etc., etc. Mnóstwo na temat Macbetha mówić można, jak i na temat innych utworów Szekspira i nie tylko. Jeżeli Ty czujesz, Wy czujecie, że trochę to wszystko może być jednak przytłaczające, to pamiętajcie o notatkach do matury.pl, o kursach do matury.pl, bo tam jestem, pomagam i za rączkę, czy za rękę prowadzę do matury, bo uważam, że wsparcie i możliwość też takiego bezpośredniego kontaktu się bardzo przed tym egzaminem przydaje. Wszystkiego dobrego dla Was, dużo spokoju na te najbliższe dni i jesteśmy w kontakcie.